Cześć, to ja. Postanowiłam, że nagram wam coś, co zdarza się tylko jeden raz w roku. Otóż dzisiaj przyszła do mnie pierwsza książka w tym roku. Nie wiem jeszcze, co to jest. Zaraz będziemy ją wspólnie otwierać i przekonamy się, która książka jako pierwsza zawitała do mojego domu. Poczekajcie. No dobra, jestem z powrotem. Mam tutaj tę przesyłkę. Zobaczcie, nic jeszcze nie grzebana. I otwieramy razem. Nie poszło to tak łatwo, jak miało pójść. No ale trudno. Tadam! Mamy ją. Jeszcze jest jakaś koperta do niej. Jest to książka z serii skandynawskiej z wydawnictwa poznańskiego. Niny Wacha pod tytułem Testament. Nie wiem jeszcze za dużo o tej książce. Oczywiście, kiedy ją zamawiałam, to czytałam sobie o niej, ale było to z miesiąc temu. Dopiero teraz ta książka się ukazuje, dopiero teraz do mnie przyszła, a że i ja, i wydawnictwo poznańskie jesteśmy z Poznania, to przyszła szybko, jak tylko się pojawiła u nich w wydawnictwie, to oni od razu wysyłali te książki. Także ja już ją mam. Pewnie opowiem o niej w otwierankach następnych, kiedy tych książek nazbiera się więcej. No jak na razie widzicie, jest 4-5 stycznia dzisiaj i dopiero jest pierwsza książka. Także otwieranki nie będą zbyt szybko w tym miesiącu. Być może w ogóle nie będzie ich w styczniu, ale nic się nie martwcie, ponieważ ja mam mnóstwo książek, o których jeszcze muszę opowiedzieć z zeszłego roku. I zobaczmy, co jest w kopercie. Koperta taka fajna, ma kolor taki kawy z mlekiem. I jest tutaj jakieś pisemko, dość długi list, też z takim samym elementem. Straż pożarna jeździ pod oknami i mnie zagłusza. Z takim samym elementem, z takim samym kleksem, jaki był na okładce. W ogóle ta okładka jest super. Także byliśmy właśnie świadkami wiekopomnej chwili. Nowa książka na nowy rok. Pierwsza książka chyba, którą mam w tym roku, która jest wydana w 2022 roku. Zazwyczaj takie książki już miałam w grudniu, ale w tym roku żadna nie przyszła. Pomyślałam sobie, że jeżeli już zaczęłam nagrywać coś w rodzaju vloga, to pociągnę trochę ten temat i pokażę wam jeszcze kilka rzeczy, które są bardzo miłe i które czasem zdarzają się osobom, które zajmują się książkami od wielu lat. Taką jedną z rzeczy była przesyłka, którą dostałam jeszcze przed świętami od wydawnictwa Agora. I to jest taka bardzo, bardzo, bardzo miła rzecz, która naprawdę sprawiła, że przez cały dzień się uśmiechałam i zresztą uśmiecham się za każdym razem, kiedy na to patrzę. Poczekajcie chwilę, zaraz zmienię ustawienie kamery i pooglądamy, zobaczycie, co to jest. Chodzi o kocią szajkę, cykl trzech książek, które opowiadają o bandzie kotów, która najpierw zamierza założyć szajkę taką, która będzie terroryzowała miasto, ale szybko dochodzi do wniosku, że fajniej będzie jednak pomagać mieszkańcom miasta. Ta trzecia część nazywa się Kocia Szajka i Napad na moście. I przed świętami przyszły do mnie urocze życzenia od kotów i od autorki, czyli pani Agaty Romaniuk. A oprócz nich takie pocztówki, które, jak sądzę, będę mogła wysłać do kotów, do kociej szajki, jeżeli będę miała jakiś problem, który koty będą mogły pomóc mi rozwiązać. Oby jak najmniej takich problemów, ale wiecie, zawsze można wysłać, zawsze takie znajomości są czymś bardzo dobrym. O, widzicie, koty tutaj badają do wody. Tutaj jakiś relaksik. I jeszcze kilka zakładek. Zobaczcie, jakie urocze, jaki fajny gest od autorki i od promotorek jej książki. Także bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wam także się to podobało.
Ta osoba odkryła sekret tego, jak czytać dwa razy więcej. Inni czytelnicy jej za to nienawidzą. I to prawda, aczkolwiek druga część mojej wypowiedzi zapewne prawdziwa nie jest. Ale od mniej więcej 2 lat czytam dwa razy więcej. Dzięki temu, że na stałe jestem podłączona do słuchawek. Audiobooki sprawiają, że czytam bez przerwy. Kiedy wychodzę z domu do pracy, zakładam słuchawki, wyjmuję je dopiero wchodząc do pracy i to trwa 20 minut. Moja droga z domu do pracy trwa 20 minut, a że słucham na podwójnym przyspieszeniu, nagle robi się 40 minut, plus droga powrotna, to jest ponad godzina słuchania dziennie. W taki sposób przez tydzień można wysłuchać całej książki na audiobooku. Gdzie słucham tych audiobooków? Przede wszystkim na Legimi. Wykupuję też od czasu do czasu aplikację Empiku, ponieważ tam mają inne książki niż na Legimi. Ale kiedy wysłucham wszystko, co mnie zainteresowało, to znowu przestaję ją opłacać i wracam, kiedy nazbiera mi się kilka książek, które chciałabym poznać. I od czasu do czasu słucham także na Audiotece, bo oni mają jeszcze inne książki. Wiem, że są inne także platformy udostępniające e-booki. Musicie sobie sprawdzić, co was udostępniające audiobooki. Więc musicie sobie sprawdzić, co was najbardziej interesuje i co najbardziej wam się opłaca. Ale naprawdę bardzo wam polecam słuchanie audiobooków. Warto się do tego przyzwyczaić, warto się tego nauczyć, ponieważ wtedy książki się słuchają same. Także kiedy musicie wykonywać jakieś prace domowe, kiedy sprzątacie, gotujecie, audiobook do ucha i książka sama się czyta. Wiele osób twierdzi, że nie potrafi się skupić na słuchaniu audiobooków. I rzeczywiście ja też tak miałam. Nauczyłam się ich słuchać dopiero wtedy, kiedy musiałam spędzić kilka dni w szpitalu i wyspałam się za wszystkie czasy. Wcześniej na audiobookach po prostu zasypiałam. Albo nie mogłam się skupić, jeżeli słuchałam ich wykonując jakąś inną pracę. Wtedy w szpitalu, kiedy naprawdę wyspałam się, nudziłam się, nie miałam nikogo w sali, mogłam się skupić na audiobookach i tam nauczyłam się ich słuchać. Tę umiejętność odnowiłam po latach, kiedy zamknięto nas w domu na początku pandemii w zeszłym roku, czy nawet już teraz dwa lata temu. I audiobooki stały się moim największym przyjacielem wtedy, ponieważ miałam dość oglądania literek na kartkach, miałam dość siedzenia przy komputerze, miałam dość patrzenia się na zapisane strony. Ale, że nie jestem wielką fanką telewizji, to jakoś musiałam zabić czas, którego nagle wtedy stało się bardzo, bardzo dużo. I znowu wróciłam do audiobooków. Polecam, naprawdę polecam.